Rzepak jest bardzo wymagającą rośliną. To azot powinien czekać na niego, nie rzepak na azot. Dobrze jest jak najwcześniej na przedwiośniu wjechać z tym azotem w pole. Jednak raz, ogranicza nas prawo, ponieważ w normalnych latach jest to 1 marca. W tym roku mamy ustępstwa od tej daty, a można było już to zrobić 1 lutego, jeżeli temperatura średnia dobowa wynosiła 5 stopni Celsjusza. Komu udało się wjechać w pole, dziś ma już zasilone rzepaki nawet drugą dawką 1 marca, co pomoże im razem z wzrostem temperatury szybko uruchomić te składniki glebowe oraz zbudować masę liściową. Wyróżniamy trzy formy azotu dostępnego dla roślin. Formę azotanową, potocznie zwaną saletrzaną, szybko działającą i szybko uciekającą z profilu glebowego. Drugą formę amonową, która w dłuższym okresie czasu działa, dłużej zostaje w profilu glebowym. Oraz formę amidową, jeszcze dłużej działającą w czasie, natomiast musi przejść przez proces przemiany do formy amonowej i wtedy zaczyna być dostępna dla roślin. Idealnym dla rzepaku rozwiązaniem byłoby podanie wszystkich trzech form azotu. Jednym z takich nawozów, które posiadają trzy formy azotu, jest roztwór saletrzano-mocznikowy, który niestety w tym roku nie udało się zastosować na naszych plantacjach w Jakubowicach, ponieważ uwilgotnienie gleby uniemożliwiło wjazd opryskiwaczem w pole. Musieliśmy zmienić strategię, zaczepić rozsiewacze, co umożliwiło wjazd w pole i azot został podany w formie saletry amonowej, czyli dwie formy saletrzana oraz amonowa. Jeżeli chodzi o dawkę, jaką zastosowaliśmy, po badaniu gleby i zbadaniu azotu mineralnego wyszło nam w granicach od 30 do 50 kg azotu mineralnego. Planujemy tą plantację poprowadzić na około 4 tony. Rzepak pobiera na jedną tonę ziarna około 60 kg azotu, co razy 4 daje nam 240 kg, 200 kg w formie saletrzano-amonowej i 40 kg azotu tak zwanego mineralnego, który łącznie daje 240 kg dostępne dla roślin. Dawkę dzielimy na dwa. Pierwsza dawka, tak jak wcześniej wspomniałem, była to saletra amonowa w ilości 300 kg. W następnym, za 2 tygodnie aplikacji będziemy starać się zaaplikować właśnie RSM.